Własnoręczne wykonywanie nabojów myśliwskich staje się coraz powszechniejsze. Gabinety i kąciki myśliwskie coraz częściej pełnią rolę maleńkiej wytwórni. Z braku normalnego zaopatrzenia, a często z sentymentu, z piwnic i strychów wygrzebywane są stare zapasy prochu sokół, papierowe łuski i niezbędne sprzęty. Aktualnie produkowane plastikowe łuski coraz rzadziej zaśmiecają teren polowania, trafiając do powtórnego wykorzystania. Importem walizkowym trafiają do kraju zestawy do elaboracji produkcji białoruskiej, zawierające niezbędne narzędzia do ręcznego zespalania nabojów. Coraz więcej myśliwych stosuje praski, na których w sposób niekłopotliwy można wykonać wszystkie niezbędne dla uzyskania kompletnego naboju czynności. Dawkowanie prochu i śrutu odbywa się poprzez przesunięcie mechanizmu pobierającego ustaloną ilość prochu i przenosi go do przewodu rurkowego, przez którą wsypuje go do łuski. Podobnie dawkowany jest śrut. Przygotowanie praski do pracy nie jest skomplikowane. Do gniazd mechanizmu odmierzającego przykręcamy butle napełnione prochem i śrutem. Ważnym etapem jest założenie do mechanizmu dawkującego odpowiednio dobranej tulejki, od której zależy ilość prochu. Dawkę, czyli naważkę prochu, ustala się z tabeli dołączonej przez producenta i jest ona zależna od rodzaju prochu. Mechanizm dawkowania skręcamy, wkładamy lejkowaty przewód i butle ustawiamy pionowo, aby proch i śrut mogły swobodnie opadać do mechanizmu odmierzającego. Pokręcając śrubami matryc służących do zamykania naboju, ustalamy właściwą długość łuski dla naboi długości 70 lub 76 mm magnum. Do elaboracji używamy łusek wyczyszczonych z pozostałości prochu z poprzedniego strzelania. Pierwszym krokiem jest usunięcie starej spłonki. Przy okazji tej operacji okówka łuski jest dociskana, aby zniwelować ewentualne poluzowanie, jakie mogło powstać w trakcie wystrzału. Zużyte spłonki spadają do pojemnika. Do kolejnego gniazda przyrządu wkładamy spłonkę, a nad nią ustawiamy łuskę. Naciskając ramię praski do dołu, spłonka zostaje wciśnięta do gniazda w łusce. Umieszczamy łuskę ze spłonką w specjalnym łuskotrzymaczu. Naciskamy ramię praski do dołu i przesuwając mechanizm dawkujący w lewo, umożliwiamy przemieszczenie się prochu i wsypanie właściwej ilości do wykonywanego naboju. Łuska z prochem zostaje zablokowana. Nad łuską umieszczamy plastikowy koszyczek na śrut, naciskamy ramię praski w dół i przesuwamy mechanizm dawkujący w prawo.
Dawka śrutu została wsypana do koszyczka umieszczonego w naboju, a blokada zwolniona. Podstawiamy łuskę. Wsypujemy proch. Podkładamy koszyczek. Dawkujemy śrut i kolejny nabój mamy gotowy do zamknięcia. Zamykanie naboju wykonujemy w dwóch etapach. Krótsza matryca wykonuje wstępne zagięcie, a druga kończy zamykanie. Samodzielna elaboracja amunicji śrutowej na nowoczesnych urządzeniach jest przyjemnością, a zwierzyna upolowana amunicją własnej roboty cieszy podwójnie. Wykorzystano sygnały łowieckie grane przez zespół trębaczy myśliwskich Goraj.